to tegoroczny stos na Benfire. Oprócz tego, że mamy kupę palec, to jeszcze trafiła na niego jakaś stara łódź. Potem zobaczycie, jak będzie płonął w tej chwili. W tej chwili tylko takie wstępne ujęcie. Było to straszne, kilka dni z rzędu padało. No, czekamy na wieczór, czekamy na ceremonię. Znowu smok. Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Słuchajcie, no o co z tym Benfire chodzi? Noc ogni, noc prochowa, Benfire. Kiedyś to słowo łączono z francuskim bon, czyli szczęśliwy. Później historycy przyjrzeli się temu dokładniej. W angielskim języku istnieje takie słowo jak kość, prawda? Bonfire, ogień kości. Noc prochowa, takie dramatyczne odrobinę wydarzenia. No i ja to dzisiaj wam tak chciałem pokrótce przybliżyć. Nie doszliśmy w naszych gawędach o królach, o angielskich władcach do momentu, kiedy na tronie Anglii zasiadł Jakub I. Albo doszliśmy nawet, ja nie wiem, nie pamiętam. Urwały się te gawędy tak gwałtownie, na razie nie ma czasu ich kontynuować. No ale pokrótce. Po śmierci Elżbiety II, Elżbiety I, w takim odrobinę kontrowersyjny sposób na tronie angielskim zasiadł król Jakub I Stuart. On pochodził ze szkockiej dynastii Stuartów. Na angielskim tronie z automatu też dynastia się zmieniła. Ten król budził wielkie kontrowersje. Wśród Anglików, bo był Szkotem, wiecie jak to. Oni się za bardzo specjalnie nie lubią. No i mało tego, on był protestantem i prześladował katolików. W związku z powyższym katolickie gremia w Anglii cały czas dbały na jego życie. No i takim najpoważniejszym przejawem tego dbania był rok 1605, kiedy to Jakub miał 28 chyba października, król Jakub, otworzyć sesję parlamentu, dokonać uroczystego otwarcia sesji parlamentu. Z uwagi na dżumę to otwarcie przesunięto, ale w tym czasie katolicy spiskowcy już trzymali rękę na pulsie. Już w 1604 roku spiskowcy próbowali ułożyć się z rządem Hiszpanii, katolickiej Hiszpanii, aby obalić tą protestancką dynastię angielskich królów. Obawiali się jednak, że deklaracje ze strony Hiszpanów nie zostaną potwierdzone nigdy czynami. Jeden ze spiskowców, Thomas Percy, w 1604 roku zdobył dostęp do londyńskiego domu należącego do Johna Wingarda, królewskiego garderobianego. Wynajął ten dom i wtedy narodziła się okazja, on przylegał, on stał bardzo niedaleko parlamentu i jest legenda mówiąca o tym, że spiskowcy zaczęli drążyć tunel, którym planowali dostać się do piwnic parlamentu, gdzie chcieli podłożyć proch, chcieli podłożyć ładunki wybuchowe. No ale tak się złożyło, że historia tego tunelu, choć potwierdzona w zeznaniach później ujętych spiskowców, dosyć szeroko omawiana, nigdy nie została potwierdzona, nigdy nie odnaleziono tego mitycznego, legendarnego poniekąd tunelu. No ale wróćmy do
do postaci głównej, do postaci Gaja Foxa. On był jako ośmiolatek, jego matka wyszła powtórnie za mąż, wyszła za katolika, wcześniej się wychowywał w rodzinie protestanckiej i on przeszedł na katolicyzm. Szukał swojego miejsca na frontach Europy, brał udział w wojnie 80-letniej, sporo walczył w Hiszpanii, był podobno bardzo postawnym, bardzo dobrze zbudowanym gościem, inteligentnym nad podziw, wygadanym, oczytanym, używał wielu języków, no i był takim swoistym geniuszem militarnym. I on został wciągnięty w ten spisek, w Hiszpanii go pozostali spiskowcy odnaleźli, ściągnęli do Londynu, został zatrudniony jako dozorca tego domu, w którym kopano tunel i podczas tych prac usłyszeli jakieś hałasy i podobno dlatego przerwali drążenie tunelu. Fox poszedł na zwiady, okazało się, że w piwnicach parlamentu dozorczyni, wdowa po tym panu Johnie Wynyardzie wysprzątała jakąś piwnicę, no i im się tą piwnicę udało wynająć. Czyli sprawa tunelu została zredukowana do zera. Stopniowo do tej piwnicy dostarczali beczki prochu. Na początku znalazło ich się tam 20 jednorazowo, kolejne 16, później w miarę upływu czasu zostały tam ściągnięte. Jak mówiłem, sesja parlamentu się odwlekała, doszło więc do przesunięcia tej daty akcji, no i tak stopniowo ten dzień, ta godzina zero się zbliżała. Planowany wybuch, planowany zamach, być może uśmiercenie władcy angielskiego Jakuba I. I tu dochodzimy do motywu takiej zdrady, niezdrady spiskowców katolickich. Część z nich była bardzo zaniepokojona tym, że w tej sesji parlamentu udział mają wziąć lordowie, którzy są również katolikami, którzy nie powinni ginąć w zamachu. I jeden z nich, lord Montgale, otrzymał od spiskowców, od któregoś ze spiskowców, list z ostrzeżeniem, aby na tej sesji parlamentu się nie pojawiał. Pozostali spiskowcy zbagatelizowali sprawę, choć dowiedzieli się, że sprawa listu nabrała toku, że on został wysłany, że trafił do tego lorda. Doszli jednak do wniosku, że nie ma co opóźniać akcji, przeprowadzą ten zamach, natomiast liczyli na to, że list zostanie potraktowany jako taki żart, no i zbagatelizowany przez lorda. On jednak go nie zbagatelizował i z listem udał się do króla. Król Jakub I również nie zbagatelizował tego potencjalnego głupiego kawału i nakazał przeszukanie piwnic pod parlamentem. Tymczasem 30 października John Fawkes złożył raport, że Guy, że tam z tym prochem jest wszystko w porządku. No i wszystko nabierało mocy prawnej 5 października, 5 listopada, przepraszam, ja dzisiaj strasznie się mylę, 5 listopada Fawkes, on miał zdetonować te ładunki, zajął swoje stanowisko w tej piwnicy, miał tego wszystkiego pilnować, był uzbrojony w ląd, no i zegarek, który otrzymał od tego Persego, no powinien wiedzieć, jak szybko mija czas, powinien być gotowy. On przygotowywał się tam do całej akcji, no i tam znalazły go służby królewskie. Aresztowano go, w piwnicy oczywiście odnaleziono ukryte pod stosami drewna na opał i węgla, beczki z prochem, no i sprawa się rypła. Tajna Rada Królewska przesłuchała tego naszego spiskowca Gaja Foxa, stanął przed tą radą, był przesłuchiwany, no i tam bardzo, bardzo tak prowokacyjnie odpowiadał na ich pytania, zapytany między innymi o to, po co ten proch, dlaczego i tak dalej, stwierdził, że planował wystrzelić wasze szkockie żebracze grzbiety do waszych szkockich gór, prawda? Tak, tam ten 36-letni katolik sobie poczynał. Szybko
Jakub doszedł do wniosku, król Jakub, że będą go torturowali, aby wyciągnąć zeznania, bo zdrada majestatu, zdrada stanu była tak poważnym przestępstwem, że tutaj król nie chciał się cofnąć przed niczym. Ale sam król miał kontakt z Guyem Fawkesem i powiem wam, że był zaskoczony. Był zaskoczony elokwencją tego człowieka, jego inteligencją, jego odwagą. Jednak no, zdrada majestatu, tak jak wspominałem tutaj, nie pozostawiała najmniejszych wątpliwości. Zdrajcę trzeba było przesłuchać, bez względu na nic wyciągnąć z niego nazwiska pozostałych spiskowców. Skazano go więc na tortury w myśl zasady, która obowiązywała: używaj najpierw lżejszych tortur, aby krok po kroku przejść do najokrutniejszych. Tutaj nie było wykluczone wręcz użycie madejowego łoża. Guya Fawkesa przeniesiono do londyńskiej Tower. Król Jakub stworzył listę pytań, które miały być mu zadane. Wśród nich znajdowały się takie rzeczy jak oczywiście pytanie, kim on sam był, bo on się do swojego nazwiska nie przyznał, kim byli ludzie, którzy by go znali, kiedy i gdzie nauczył się mówić po francusku. Jeśli był papistą, co wpłynęło na to, że był papistą. Tak zaczęto Guya przesłuchiwać w tym londyńskim Tower, a sala, w której dokonano przesłuchania, do dzisiaj jest nazywana salą Guya Fawkesa. Po trzech dniach tortur Fox załamał się. No, tamte pierwsze tortury nie były, znaczy na pewno były uciążliwe, na pewno były bolesne, nie były jednak tragiczne. Prawdopodobnie nie doszło do użycia tego łoża madejowego, którego wtedy wszyscy tak bardzo się bali. No, jak wspominałem, Fox załamał się i wydał pozostałych współspiskowców, przynajmniej część z nich. Wtedy też zaczął mówić po angielsku. Przy nim znaleziono list adresowany do Guya Fawkesa. No i w ten sposób doszli przesłuchujący pomnicę do głębka. Potwierdziła się tożsamość tego człowieka. W końcu ją poznali. Dowiedzieli się też od niego, że spiskowcy planowali na tronie osadzić trzecią córkę Jakuba, Elżbietę, która miała tam jakieś mocniejsze katolickie podejście do życia i w ten sposób liczyli na to, że dynastia angielska zostanie zmuszona do restauracji tych rządów katolickich na wyspach. Od 1571 roku w Anglii istniał taki zwyczaj, czy też wymóg prawny, który zmuszał więźniów do dyktowania swoich zeznań przed skopiowaniem i podpisaniem ich tym osobom, które więźniów przesłuchiwały. Podobnie uczyniono z Guyem Fawkesem. I tutaj historycy obecnie twierdzą, że musiał być poddany rzeczywiście dosyć poważnym torturom, bo niewątpliwie był człowiekiem wyedukowanym, człowiekiem biegłym w mowie i w piśmie. Natomiast jego zeznanie jest podpisane takim bardzo nieczytelnym bazgrołem, także najprawdopodobniej tam już dosyć poważnie jego kończyny ucierpiały i zwyczajnie nie był w stanie się podpisać. 27 stycznia 1606 roku doszło do procesu, no i egzekucji spiskowców. W wyniku śledztwa sąd orzekający dysponował podpisanymi zeznaniami i na podstawie tych zeznań w obecności tłumu obserwującego to całe wydarzenie, Sąd Najwyższy uznał, że spiskowcy są winni zdrady stanu, a zatem zostali skazani na śmierć. Tutaj śmierć nie miała być lekka, oni mieli być ciągnięci koniom twarzą do ziemi aż do śmierci, umrzeć zawieszeni między niebem a piekłem, nie warci żadnego z tych miejsc. Ich genitalia miały być odcięte i spalone na oczach oskarżonych, na ich własnych oczach, serca usunięte. Potem mieli zostać cięci, poćwiartowani, a szczątki ich ciała miały zostać zdobyczą dzikiego ptactwa.
No tak to miało teoretycznie wyglądać. Ja nie wiem, która część tej tortury miała zadać śmierć, no bo każda tak, powiem wam, wygląda dosyć szkodliwą dla zdrowia, prawda? Nie wiem, który moment miał się okazać tym decydującym. 5 spiskowców kaźniono w sposób mniej więcej opisany w tym wyroku. Wszyscy dosyć szybko pożegnali się z życiem. 31 stycznia 1606 roku przyszła kolej na Guya Fawkesa. Został wywloczony. Nie, już zaraz, przepraszam. Przepraszam. Proces się odbył, a 31 stycznia 1606 roku rozpoczęła się kaźń. Cała kaźń. 3 konspiratorów powieszono, wyrwano im trzewia i poćwiartowano. Fox miał być ostatni w tej grupie. Wspinał się przy pomocy kata na drabinę prowadzącą do stryczka. Prosił oczywiście króla i państwo o wybaczenie. Choć był osłabiony tymi torturami, którym go poddano, zdołał jednak rzucić się z szubienicy na dół, skręcił sobie przy tym kark, no i w ten sposób uniknął tej drakońskiej kary. Tak wyglądała ta kwestia egzekucji Willa Fawkesa, Guya Fawkesa. Skąd mi ten Will do głowy wszedł? Ja was przepraszam najmocniej. No, szczątki jego, jak nakazywał już zwyczaj, rozesłano po 4 krańcach królestwa, żeby były taką przestrogą i ostrzeżeniem dla przyszłych zdrajców korony. No, Fox nam powracał wielokrotnie w popkulturze, w komiksach, w sztukach. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet Julius Verne napisał sztukę o tym człowieku. Sztukę, której zresztą nigdy nie wystawiono. Co więcej, maska V jak Vendetta to z kolei komiks upowszechnił. Jest takie zabawne jeszcze powiedzenie, taka anegdotka słowna, którą chciałem wam przytoczyć. Ona mówi mniej więcej tak, że Guy Fawkes był jedynym uczciwym człowiekiem, który odwiedził parlament. Który chciał odwiedzić parlament, który wszedł do parlamentu. Taka zabawna uwaga. Pozostali podobno byli nieuczciwi. No mniejsza większość. W tradycji angielskiej zakorzeniło się bardzo mocno, zakorzeniła się bardzo mocno ta noc prochowa. Anglicy fetują ocalenie króla, paląc te ogniska, dzieci wykonują kukły Guya Fawkesa, które są palone w ogniu. Bardzo często palono kukłę papieża, palono kukły polityków, których się nie lubiało. No ja w tym roku po raz kolejny już byłem na paradzie w raj, jestem troszeczkę zdegustowany, bo nie było Rzymian. Tym razem nie było wojowników rzymskich, rycerzy, legionistów rzymskich, no ale poza tym parada była zacna. Tutaj całą tą moją pogadankę ilustrują zdjęcia z tej parady, jakieś tam króciutkie urywki filmów, no jakoś nie najwyższa, bo tym ludzi ciężko było operować aparatem, ciężko było gdziekolwiek sięgnąć, cokolwiek wychwycić, ale powiem wam, bawiłem się zacnie jak zawsze, tym bardziej, że w ostatnich dniach nie mam wielu takich okazji do tego typu zabaw. No cóż, to trochę taka chaotyczna opowieść, ale mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu przybliżyła wam genezę tej nocy prochowej i postaci Guya Fawkesa. No i co? No i tyle, moi drodzy. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Hej, hej, pa, pa. Niech moc was nie opuszcza. O, niech moc was nie opuszcza.